Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy ciasto wianuszek. Potrzebować będziemy 4 jajka, szczyptę soli, pół szklanki mąki pszennej, pół szklanki mąki ziemniaczanej, łyżeczkę proszku do pieczenia i 3/4 szklanki cukru. Jajka z cukrem ubijamy na puszystą masę. Masę jajeczną już mam ubitą i teraz dołożymy mąkę ziemniaczaną, mąkę pszenną i proszek do pieczenia. Przesiewamy, abyśmy mieli puszyste ciasto i mieszamy. Ciasto przełożymy do formy babkowej i będziemy piekli około 35 minut, a później zrobimy krem. A wierzch naszego wianuszka posypiemy prażonymi płatkami owsianymi. I będziemy mieli ciasto wianuszek. Tak, już mąkę mam przesianą, składniki ciasta. Mieszamy i dajemy do formy. Formę mam wysmarowaną tłuszczem. Ciasto pieczemy do suchego patyczka. Będzie to najpewniejsza forma, ponieważ każdy ma inny piecyk. Jeżeli piecyk jest góra-dół, to te ciasto wystarczy 30 minut. Ja nie mam takiego piecyka, ja mam taki stacjonarny piecyk, więc ja wolę sprawdzić z suchym patyczkiem. I ciasto przelewamy do formy. Przygotowane ciasto wędruje do piekarnika w 180 stopniach 35 minut. Najlepiej sprawdzić, aby ciasto miało suchy patyczek. Ciasto się piecze. Teraz zrobimy krem. Potrzebować będziemy pół litra mleka. Mleko gotujemy. 5 łyżek kaszy manny. 3/4 szklanki cukru i 20 deko masła. To jest nasza masa. A tutaj jest posypka. Szklanka płatków owsianych, 2 łyżki masła i 2 łyżki cukru. Płatki prażymy na złoty kolor na suchej patelni. Mleko gotujemy, na gotujące się mleko damy kaszę, masło i cukier i będziemy mieli krem. Na gotujące się mleko wsypujemy kaszę, cały czas mieszając. A tutaj mam prażę na suchej patelni płatki na złoty kolor. Później dodam masło i cukier i będę miała prażone płatki owsiane. A tutaj gotuję masę. Płatki trzeba uważać, już je wyłączamy, bo one już są uprażone. Dodajemy masło i dodajemy cukier. Tutaj pamiętamy o mieszaniu naszej masy glinsikowej. Płatki również należy przemieszać. Masło się rozpuszcza pod wpływem temperatury. A tutaj do naszej masy glisikowej, ja już patelnię mam przy płatkach wyłączoną. Do masy glisikowej
dodajemy masło i cukier i należy to zagotować. Później przełożymy nasze ciasto masą grysikową. Ciasto się piecze, masa grysikowa do zagotowania i już będzie dobra. Tak wyglądają podsmażone płatki owsiane, a tutaj już mam zagotowaną masę grysikową. Nie należy się przejmować, że masa jest dosyć rzadka. Gotujemy 5 minut, wyłączamy i masa stężeje. Także masę grysikową mamy zrobioną, płatki również, a ciasto piecze się w piekarniku. I tak oto wygląda ciasto na wianuszek. Przekroiłam na pół, masa nam ładnie stężała, jest ona letnia i należy posmarować masą nasz wianuszek. Masę dzielimy na pół, ponieważ będziemy również smarować wierzch i obsypiemy posypką i będziemy mieli fantastyczne ciasto wianuszek. Coś mi spadło. Należy to nakryć. I tutaj opruszamy, obsmarowujemy wierzch naszego wianuszka. Dużo zostało, więc te boki sobie posmarujemy, aby nasz wianuszek był cały posmarowany i go obficie posypiemy posypką. Damy do lodówki, aby masa stężała i mamy fantastyczne ciasto wianuszek. Jeżeli lubimy orzechy włoskie, to możemy ciasto obsypać orzechami włoskimi. To jest tańsza wersja, płatkami owsianymi, ale tak samo możemy zrobić z orzechami włoskimi. I tak już mamy posmarowane ciasto. I należy obficie opruszyć naszą posypką. No, troszkę się mi nabałaganiło. Tak przygotowane ciasto wianuszek dajemy do lodówki, najlepiej na całą noc, ale tak 3-4 godzinki to wystarczająco. I tak oto wygląda ciasto wianuszek. Ukroimy kawałeczek. Mi się tu nasypało. Świetne ciasto.
ładnie wygląda przekroju. I tak oto wygląda ciasto wianuszek. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę, jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Ciasto wianuszek.